Nazywamy się zespół Beat Down. W składzie Patryk Skrzypkowiak, gitara, Wojtek Romański, perkusja, Tomek Skrzypkowiak, gitara basowa i ja, Kasia Jakubowska, wokal. No to nazwa Beat Down pochodzi akurat do utworu AC Drinkers Blues Beat Down. Jeszcze nasza nazwa to były Skrzydła, ale zmieniliśmy tą nazwę ze względu na to, że praktycznie nikomu ona się nie podobała. Moja przygoda z graniem na gitarze zaczęła się jakieś 3,5 roku temu. Pierwsza gitara, jaką kupiłem, to był radziecki klasyk, kupiony na Allegro za 30 zł. I od tego jakoś tak się zaczęło granie. Później już kupiłem pierwszą gitarę elektryczną. No i tak jakoś to powoli się napędzało. Zaczęliśmy ze znajomymi zakładać jakieś tam małe zespoły, jakieś małe projekty. No i tak to się jakoś ciągnęło. Ja gram dwa lata z hakiem na perkusji. Tutaj stoi właściwie mój pierwszy zestaw. Gram obecnie w trzech zespołach. Chodzę do szkoły muzycznej, jestem na trzecim roku. A szczerze powiedziawszy, to jakbym miał liczyć wszystkie zespoły, w jakich grałem tutaj właściwie z moimi kuzynami, to bym chyba siedział z rok i myślał nad tym wszystkim. Właściwie to nie wiem, skąd się wziął ten zapęd do perkusji. No to już, ja już śpiewam już chyba od czwartej klasy, no czyli już ładnych parę lat. Zawsze śpiewałam solo gdzieś w Domu Kultury, później w klubie piosenki solo, gdzie śpiewam zresztą do dzisiaj i jeżdżę na konkursy, a no, zespołem to raczej traktuję jako fajną zabawę i jakieś nowe doświadczenie. Nie, jakoś tam bardzo poważnie, raczej nie mamy jakichś super tam planów, tylko jak się coś nadarzy, no to gramy jakiś, prawda, mały koncert. No więc ja tutaj chyba jestem pod względem doświadczenia muzycznego najmłodszy, bo też coś w sumie około 2 lat, ale pamiętam, że Patryk z Wojtkiem, jak zaczynali sobie takie mini próby robić, to ja jeszcze nie grałem na basie. Najpierw uczyłem się grać na gitarze, potem jakoś była okazja, że mogłem spróbować basa,
zaczęło mi się to podobać. No i gram do dzisiaj.